Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Jesteśmy świeżo po konferencji Apple, gdzie zobaczyliśmy nowe iPhone'y serii 15 oraz nowe Apple Watche, więc zapraszam na szybkie podsumowanie. Czy jest dobrze? Jest taniej. Lecimy! Apple na początku pochwaliło się w emocjonalny sposób tym, jakich urządzenia pomagają w utrzymaniu zdrowia, czy nawet we wczesnym wykrywaniu chorób. To jest wielki plus technologii, że potrafi zadbać i czasami nawet uratować nam życie. Tim Cook pochwalił się również zachwytami dziennikarzy nad ostatnimi Macami oraz przypomniał o tym, że niedługo wypuszczą swoje gogle do rozszerzonej rzeczywistości nazwane Apple Vision Pro. Zacznijmy od Apple Watcha. Apple Watch 9 ma dokładnie taki sam wygląd, szybszy procesor S9 i grafikę. Tak, wiem, nikogo nie interesuje grafika na zegarku. Bateria dalej trzyma 18 godzin, tutaj liczyłem jednak na jakieś usprawnienia. Dostaniemy szybszą Siri, która też działa offline, a także będzie mieć dostęp do naszych danych medycznych, więc będzie można w łatwy sposób zalogować swoją wagę czy zapytać o jakieś wrażliwe dane medyczne. Kolejną nową, a w sumie starą funkcją, czyli tapnięcie palcami, aby na przykład zatrzymać albo odtworzyć muzykę, odebrać telefon, to już było zakopane wcześniej w ustawieniach dostępności i możecie to już teraz włączyć na swoim Apple Watchu. Testowałem to chyba z rok czy dwa lata temu i działało świetnie, a teraz będzie to domyślnie jako funkcja w każdym Apple Watchu. Polega to na tym, że zegarek wyczuje, kiedy robimy gest ściśnięcia dwóch palców i takim właśnie gestem wyłączymy budzik, czy zrobimy cokolwiek innego, co będzie akurat na ekranie, ale ta funkcja nie będzie od razu z premierą WatchOS 10, tylko jakoś w październiku. Jeżeli zechcecie, to zrobię o tym osobny film, jak to włączyć i jak używać. Apple Watch 9 dostał również nowy chip UltraWide i teraz dzięki niemu łatwiej znajdziemy nasze przedmioty czy iPhone'a, dokładnie tak samo, jak to było wcześniej na iPhone'ie. Dzięki chipowi widgety też będą teraz bardziej inteligentne i na przykład jeżeli będziemy blisko HomePoda, to na wierzchu pojawi się nam widget muzyki i tak dalej. Ekran będzie dwa razy jaśniejszy, z 1000 do 2000 nitów, jak w Apple Watchu Ultra 1, czy dwa razy tyle co w 8, oraz będziemy mogli go wyciemnić do jednego nita. Nitu? Nita? 5 kolorów, różowy, srebrny, szary, czerwony i księżycowa poświata. W międzyczasie Apple w ciekawy, teatralny sposób pochwaliło się dbaniem o planetę i używaniem odnawialnych źródeł energii. Już wcześniej przyrzekali, że do 2030 roku mają być całkowicie neutralni węglowo i teraz podejmują kolejne kroki, gdzie na przykład paski do Apple Watch będą w większej części z recyklingu. Przy okazji Apple Watch dalej ma to samo zapięcie co od pierwszego modelu, więc wszystkie poprzednie paski będą do niego pasować. Apple zainwestuje również tyle samo pieniędzy, ile ty wydałeś na ładowanie tego zegarka w czystą energię. Zmniejszy też pudełka od zegarków, a akcesoria neutralne węglowo w sklepie będą miały specjalny znaczek, aby kupujący wiedział, że kupuje produkt właśnie neutralny węglowo. W końcu również Apple kończy z użyciem skóry do pasków czy etui do iPhone'ów. Mam nadzieję, że reszta świata tutaj również podąży tym śladem. W zamian za skórę mamy nowy materiał nazwany Fine Woven. Mamy również nowe paski Hermes, nowe paski Nike. Całkiem fajnie się te wszystkie paski prezentują. Mamy też nowy jeden cyferblat Nike, a także zegarki potaniały, bo teraz kosztują od 2249 zł, a nie 2400 zł. Stalowy dostępny będzie od 3900 zł. Paski również potaniały i teraz najtańsze są za 230 zł, a nie 250 z tego co pamiętam. Czas na Apple Watcha Ultra 2, ten też ma chip S9 i funkcje z 9 jak Double Tap palcami czy chip Ultra Wide. Jeszcze jaśniejszy ekran z 2000 nitów do 3000 nitów, dokładnie ten sam kształt, jeden nowy cyferblat z chyba z 9 komplikacjami plus godzina. Oczywiście funkcje z WatchOS 10, ale te funkcje dostaną również poprzednie zegarki, a o samym WatchOS 10 robiłem już film, więc tutaj sobie możecie go później zobaczyć. Będziemy mieć również historię zanurzeń. Niestety bateria dalej trzyma tak samo, czyli normalnie 36 godzin oraz 72 przy oszczędzaniu energii. Tutaj znowu trochę słabo, że nic się w tym temacie nie zmieniło, ale ja osobiście już się nauczyłem, że swojego Apple Watcha Ultra ładuję i tak codziennie do pełna, bo jak ładuję co drugi albo trzeci dzień, to o tym zapominam i w końcu któregoś dnia rozładowuje mi się on w ciągu dnia. Apple Watch Ultra również potaniał, teraz będzie kosztował 4500 zł, czyli 300 zł taniej niż jedynka rok wcześniej i 600 zł drożej niż stalowa dziewiątka, więc moim zdaniem chyba warto do niego dołożyć. Można już zamawiać wszystkie nowe Apple Watche, a będą dostępne one od 22 września. Ultra także dostał nowe paski, a raczej nowe kolory pasków. Bardzo mi się podoba ten indygo. Paski są również minimalnie tańsze niż rok temu, 530 z 550 zł. Przejdźmy do iPhone'ów 15. Jeżeli kojarzycie mój film z przeciekami, to sprawdziło się jakieś 95% z nich. iPhone 15 dostał dynamiczną wyspę jak w 14 Pro rok temu. Wszystkie iPhone'y mają też nowy kształt i lekko zaokrąglone krawędzie, teoretycznie mocniejsze szkło z tyłu,
5 delikatnych, żeby nie powiedzieć wyblakłych kolorów, różowy, zielony, niebieski, żółty i czarny. Mamy nowy obiektyw, 48 megapikseli z jasnością 1.6, portrety nowej generacji, bogatsze kolory oraz lepszy obraz w nocy, tutaj zobaczymy, zmiana fokusa już po zrobieniu zdjęcia, no i oczywiście generalnie lepsze zdjęcia w każdym aspekcie, ale o tym powiem więcej w recenzji, bo takie czytanie suchych danych jest bez sensu. Chip A16 z 5-rdzeniowym procesorem oraz 6-rdzeniową grafiką, wiem, nikogo. Bateria dalej taka sama i Apple tutaj utrzymuje, że wytrzymuje cały dzień bez zmian. Niestety. Chip UltraWide 2, który ma teraz 3 razy większą odległość do dokładniejszej lokalizacji i łatwiej będzie nam się odnaleźć w tłumie znajomych, czy dokładnie odnaleźć zgubione rzeczy z większej odległości. Będziemy mieli również nową jakość połączeń oraz opcję izolacji swojego głosu, aby nasz rozmówca lepiej nas słyszał. Funkcja Emergency SOS, która do tej pory była dostępna tylko w Stanach, będzie teraz dostępna w 14 nowych krajach. Zgadnijcie, czy w Polsce. iPhone'y dostaną również w Stanach nową funkcję Roadside Assistance, czyli w skrócie przez satelitę bez zasięgu sieci komórkowej będziemy mogli wezwać lawetę. Fajna funkcja, ale myślę, że nie jest ona przydatna w Polsce, bo raczej w Polsce jest zasięg praktycznie wszędzie. Oczywiście iPhone'y dostały też USB-C, to samo również AirPods Pro 2 oraz przewodowe słuchawki AirPods. O reszcie słuchawek oraz akcesoriów z Lightningiem Apple nie wspomniało. Nowy brolaczek do AirTaga, nowe pokrowce do iPhone'ów, również z tego nowego materiału Fine Woven i wywalenie skórzanych z oferty. Oczywiście masa nowych funkcji z iOS 17, ale o nich również robiłem film, więc znajdziecie go sobie tradycyjnie tutaj. iPhone'y w tym roku również potaniały i teraz 15 kosztuje od 4700 zł za 128 GB, czyli 500 zł taniej niż 14 rok temu, a 15 Plus od 5300 zł, czyli 600 zł taniej. Wow, Apple, dziękujemy. Pleciony kabel do ładowania i tutaj nie sprawdziły się jedynie plotki o tym, że będzie on pod kolor urządzenia i dalej będzie biały. Przejdźmy do iPhone'a 15 Pro i Pro Maxa. Tutaj też mamy nowy kształt jak w 15, ale tak jak mówiły plotki, mamy nową, tytanową obudowę. Cały telefon dzięki temu jest prawie 20 gram lżejszy i z tego co wyczytałem i wyoglądałem na YouTubie, to ponoć czuć to w ręku. Tytanowa obudowa klasy 5, Apple chwaliło się, że jest to ten sam tytan co z łazika na Marsie. Dostępny będzie w 4 kolorach, a raczej w 4 szarych kolorach, czyli naturalny tytan, biały tytan, space gray i niebieski. Tak jak też mówiły plotki, mamy nowy przycisk do wyciszania, który możemy przeprogramować na inną funkcję, jak na przykład uruchomienie aparatu, tłumacza, dyktafonu, trybu dostępności, czy dowolnego skrótu w shortcuts. Domyślnie oczywiście dalej ustawione jest na wyciszanie. Tak jak też już widzieliśmy, mamy cieńsze ramki, ale moim zdaniem nieznaczne i nie jest to jakoś super zauważalne, ani nie jest to żaden powód do wymiany iPhone'a. Rozmiary ekranów nie zmieniły się i mamy dalej 6,1 cala w Pro oraz 6,7 cala w Pro Maxie. Seria Pro dostała chip A17, nazwany teraz A17 Pro z 6-rdzeniowym procesorem i 6-rdzeniową grafiką. Tutaj Apple mocno skupiło się na pokazaniu tego, jak na iPhone'ie można teraz grać, jaka jest ta grafika oraz że obsługuje bardzo dobrze Ray Tracing. Pro oczywiście dostał też USB-C, ale też obsługę na tym porcie USB 3 z prędkościami do 10 gigabitów na sekundę. I tutaj przyda się to do kolejnych nowych funkcji, a mianowicie do nagrywania filmów bezpośrednio na dysk zewnętrzny, czy do podłączenia akcesoriów, zgrywania materiałów z telefonu itd. Sam się zastanawiam, czy nie przerzuci się na nagrywanie filmów na mój kanał właśnie iPhone'em 15 Pro. Na pewno taki test zrobię. Jeżeli już jesteśmy przy wideo, to mamy też również możliwość nagrywania w trybie filmowym 4K 60 klatek. Ma on też płynny zoom optyczny 2 razy. Na demo wygląda to całkiem spoko. Jestem tego bardzo ciekawy i już nie mogę się doczekać, aż to przetestuję. ProRes teraz pozwoli również na zapis kodowania vlogu, więc jak ktoś jest profilmowcem i koloruje swoje produkcje, to powinien być zadowolony. Apple pochwaliło się też, że Pro wspierają teraz ACES, czyli system kodowania obrazów kolorowych Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Przyznam szczerze, że nie znałem tego wcześniej, no ale jeszcze filmów dla Hollywood nie robiłem. Modele Pro obsługują również nagrywanie filmów przestrzennych, które będzie można obejrzeć chyba jedynie na Apple Vision Pro, czyli okularach od Apple za 3,5 tysiąca dolarów, które zadebiutują w przyszłym roku. Przy zdjęciach na głównym obiektywie teraz łatwo możemy wybrać sobie obiektywy 24, 26 i 35 mm. Mamy mieć też lepsze portrety, można też je będzie przerabiać na live photo, a co też ciekawe, możemy zmienić ostrość na inną twarz już po zrobieniu zdjęcia. Obiektyw główny ma jasność 1.78, ponoć mniej flar i lepsze zachowanie w słabym świetle, ale to oczywiście znowu wyjdzie wszystko w testach. iPhone 15 Pro i Pro Max obsługuje też HiFi, mamy 3-krotny zoom do 77 mm w Pro, a w Pro Maxie jeszcze 5-krotny zoom optyczny, czyli jak z obiektywu 120 mm. Lepsza stabilizacja chyba też zawitała tylko do Pro Maxa.
trochę słabo. Cena iPhone'a 15 Pro w Stanach została bez zmian, ale w Polsce też potaniał, bo oczywiście dolara za 5 zł już dawno nie ma, ale Apple czekało prawie rok, aby dostosować do tego ceny. W Polsce ceny zaczynają się od 6000 zł, czyli 500 zł taniej niż 14 Pro rok temu, a 15 Pro Max, mimo że podrożał w Stanach, to w Polsce została taka sama cena, bo ta obniżka w Polsce, mimo wzrostu ceny w Stanach, wyrównała się, więc cena się nie zmieniła i za Pro Max trzeba dalej dać 7200 zł, ale mamy w nim teraz właśnie ten nowy obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym i 25-krotnym zoomem cyfrowym, a także 256 GB pamięci. Wszystkie iPhone'y będzie można zamówić od piątku, 15 września, od godziny 14, a dostępne będą tydzień później, czyli od 22 września. Apple zaprezentowało też nowe pakiety iCloud Plus i teraz oprócz 50, 200 i 2 TB będzie jeszcze 6 oraz 12 TB. 6 TB będzie kosztowało $30, czyli jakieś 140 zł, a 12 TB $60, czyli nie wiem, 280 zł, tak? Dajcie znać, jak Wam się podobały te premiery, czy coś Was zaskoczyło i czy planujecie kupno któregoś iPhone'a albo Apple Watcha, a jak tak, to którego i z jakiego sprzętu się przesiadacie. Moim zdaniem, jeśli macie najnowsze sprzęty, to nie warto ich wymieniać, zwłaszcza Apple Watcha Ultra. Nawet ja go chyba nie wymienię, ale iPhone'a 15 Pro raczej wezmę. Oczywiście postaram się dorwać i przetestować te wszystkie iPhone'y 15 Pro. Pewnie uda mi się przetestować ten aparat w akcji na urlopie, bo akurat zaraz spadam na urlop. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz. Wbij tego suba oraz kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić tych wszystkich recenzji. A także daj łapę w górę pod tym filmem i do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!